Szczęść Boże, Klaudia Drzewiecka. Zapraszam na prognozę pogody. Na południu i zachodzie Europy wystąpią pola wysokiego ciśnienia, a nad pozostałym obszarem kontynentu niże z frontami atmosferycznymi. Warunki pogody nad Polską kształtować będzie niż z północno-wschodniej części kontynentu, a następnie wyż z nad południa Niemiec. Sporo słońca dziś na południu i w centrum Europy, a w Madrycie będzie bezchmurnie i najcieplej – 13 kresek. W północno-wschodniej części kontynentu będzie więcej chmur, a także popada deszcz i śnieg. Tam najchłodniej, w Moskwie około 3 stopnie. Zobaczmy, jaka pogoda będzie w Polsce. Najwięcej słońca w północno-zachodnich regionach kraju. Nad pozostałym obszarem dużo chmur, z których na Podlasiu i Podkarpaciu popada deszcz ze śniegiem i śnieg. Najniższą temperaturę wskażą termometry w Lublinie i Rzeszowie – 1 stopień, a najwyższą w Gdańsku, Szczecinie, Zielonej Górze i Wrocławiu – 6 stopni. Będzie wiał silny wiatr z zachodu i północnego zachodu, a ciśnienie wzrośnie i wyniesie 1019 hektopaskali. Zapraszam na przegląd regionów.